witam państwa. Wójt, wszystko mogę. Daniel Obajtek. Przed wami jest skromny prezes skromnego koncernu. Cześć, witam was. Moi drodzy, jest taki kraj w Europie, w którym największą firmą kieruje wulgarny, skorumpowany idiota, którego życiowym osiągnięciem było oszukanie wuja na kilku tonach folii. I powiem wam, że tak się zastanawiam. Może, nie wiem, wy będziecie w stanie mi wyjaśnić, jakim cudem kretyn, który skończył zaocznie studia BHP w wieku 37 lat, który po angielsku mówi, jakby miał hemoroidy w ustach, został szefem ogromnego koncernu. Powiem wam tak, gość no, jest strasznie śliski i to nie ulega wątpliwości. Tutaj wam w tym materiale, w tym dzisiejszym filmiku będę chciał naświetlić osobę Obajtka, znaczy osobę Obajtka każdy zna, ale pokazać to, co w reżimowych mediach skrzętnie ukrywają lub wybielają, czyli pokazać cynika karierowicza, który cwanie tak naprawdę rozegrał i omotał starszego dziadka, mówię tu o Kaczyńskim. W normalnym kraju gość byłby co najwyżej handlowcem w jakiejś hurtowni bułgarskich biustonoszy, ale na pewno nie prezesem tak potężnego państwowego koncernu. ...napędowego i biletów kolejowych w dół. Kierowcy aut z silnikami diesla płacą na stacjach państwowego producenta 20 groszy mniej za litr. PKP Intercity natomiast przywróci od marca ceny biletów z początku stycznia. Damian Diaz. Na kierowców tankujących olej napędowy na stacjach Orlenu czekała dziś niespodzianka. Obniżyliśmy ceny oleju napędowego o 20 groszy na naszych stacjach. Super, nawet nie wiedziałem. Jaka miła niespodzianka. Dobra robota, panie Obajtek. 20 groszy? No robi różnicę duszą. Właśnie z tego względu podjechałem dzisiaj. Jak na mój gust, zacznę może tutaj od Kaczyńskiego, który jak sam o sobie mówi, jest teoretykiem państwa. Kaczyński stworzył państwo, które utrzymuje partię rządzącą. Stworzył złodziejską partię, która zawłaszcza państwo, o czym się już no nieraz przekonaliśmy. Tworzy społeczność, która ma utrzymywać jedno i drugie. I do tego Obajtek jest mu no po prostu niezbędny i jest idealnym kandydatem do tego. Moi drodzy, w dzisiejszych czasach jest tak pod rządami PiS-u, że jedni liczą zyski, a inni straty. Oczywiście zyski liczą te pod skrzydłami PiS-u, spółki Skarbu Państwa. Co się dzieje w czasie, w którym kolejne przedsiębiorstwa upadają? Bo przedsiębiorcy mierzą się z gigantycznymi rachunkami za prąd, za gaz, za paliwo. Ano, moi drodzy, rząd przyznaje grube nagrody, grube miliony, między innymi za podatkowy chaos, tak zwany Polski Ład. A kolejne spółki Skarbu Państwa osiągają gigantyczne zyski, jak Orlen, na marżach. Po prostu doją Polaków, kierowców. Zresztą jak paliwo droższe, to i wszystko jest droższe. To jest normalna kolej rzeczy. Rekordowe marże, które płacili Polacy, no, można powiedzieć, przynoszą efekt. To po to Kaczyński stworzył ten multienergetyczny koncern, żeby właśnie łupić przedsiębiorców, żeby łupić po prostu Polaków. Bo też nie jest żadną tajemnicą, że każda spółka Skarbu Państwa płaci haracz PiS-owi. A im większe zyski, tym większy haracz. No i właśnie Kaczyński takiego Obajtka zrobił no, nietykalnym. No, Orlen i Obajtek generalnie rzecz biorąc są ponad prawem.
Jak pewnie słyszeliście, niewpuszczenie do Orlenu kontrolerów NIK tylko utwierdza obywateli w przekonaniu, że czegoś widocznie muszą się bać, coś mają do ukrycia, na przykład dziwne interesy z Arabami, którzy no, ściśle współpracują notabene z Putinem. Wyprzedanie części polskiego majątku, czyli części Lotosu. No ale nie może tak być, że Najwyższa Izba Kontroli ma w tym kraju dzisiaj blokowane i związywane ręce, że jakiś prezes z Pcimia nie będzie wpuszczał kontrolerów NIK, bo tak sobie zażyczył. No i w ogóle jest absurdem to, że pozwala się tylko na takie kontrole, na które zgodzi się PiS. No, przechodzimy po prostu do absurdów. I powiem wam, że to jest nie tylko skandal, ale to jest po prostu najzwyklejszy w świecie kryminał. Na szczęście no, NIK oddał sprawę do sądu i sąd potwierdził, że NIK ma prawo, a nawet obowiązek kontrolować spółki Skarbu Państwa. I Banaś, jaki jest, taki jest, tutaj trzymam za niego kciuki, bo zapowiada wejście do Orlenu. Oczywiście pisowcy będą się bronić łapami i pazurami, żeby do tego nie doszło, bo jestem niemalże pewien, że wyjdą takie machloje, albo już po nocach palą dokumenty. Wyobraźcie sobie, że pożyczyliście koledze samochód. Umówiliście się, a nawet podpisaliście, że w związku z tym, że to jest wasze auto, możecie zawsze skontrolować, jak wasz kolega z tego auta korzysta. Więcej, już to kontrolowaliście. Pewnego dnia wpadliście na przyjaciela, który chętnie pokazał wam auto do kontroli. A dlaczego? Bo dopiero co wyjechał z myjni. Ale wpadacie na niego w sobotę wieczorem, okazuje się, że zatrzymuje auto obok was, otwiera drzwi, wypada z samochodu, wytacza się, zionie alkoholem i ma zażyganą kurtkę. Wtedy mówicie, o, teraz chcę sprawdzić, co się dzieje z moim samochodem, a on bełkocząc mówi, nie macie prawa, przecież to ja dzisiaj korzystam z tego auta. Dlaczego przytaczam wam ten przykład? Jest taki duży podmiot, nazywa się Orlen, kieruje nim prezes Obajtek, który kiedyś kontrolerów NIK-u wpuszczał na kontrolę. A dlaczego? A no, dlatego, że konstytucja mówi, że Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa. Artykuł prosty? Prosty. Zrozumie go nawet uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej. Czy prezes Obajtek go nie rozumie? Oczywiście, że go rozumie. Tu jest raport z kontroli NIK-u, którą przeprowadzono w 2017 roku, kiedy kierowałem pracami Najwyższej Izby Kontroli i kontrolowaliśmy wydatki spółek z udziałem Skarbu Państwa na działalność sponsoringową czy medialną. I tu jest potwierdzenie, że takie kontrole odbyły się m.in. w spółce Energa S.A. w czasach, kiedy jej pracami kierował prezes Obajtek. Ale także, bo prezes Obajtek to robotny chłop, miejsce pracy zmieniał często, ale także kontrola była w spółce Orlen S.A. też za czasów prezesa Obajtka. Bardzo ważna informacja. Wtedy Skarb Państwa miał w spółce tylko 27,5% udziałów, czyli miał troszkę więcej niż 1/4. Dzisiaj ma 49, prawie połowę. Ale dzisiaj prezes Obajtek mówi, o, kontrolerów NIK-u nie wpuszczę. Dlaczego? Dlatego, że ma tą kurteczkę zażyganą. A mówiąc wprost, dlatego, że podpisał bardzo dziwne umowy. Posprzedawał majątek, głównie Lotosu, który Orlen wchłonął. Czy to węgierskiemu MOL-owi, którego skądinąd prezes jest za nim wydany międzynarodowy list gończy, europejski nakaz aresztowania, czy z Saudyjczykom z Saudi Aramco za ułamek wartości tego, co sprzedał. Zmieniła się sytuacja? Oj, zmieniła. Wtedy samochodzik był czysty, prosto z myjni i nie było uwag. Dzisiaj niestety wygląda trochę inaczej.
I na tym polega szkopuł i dlatego właśnie dzisiaj przedstawiciele Orlenu mówią, kontrolerzy NIK-u nie mają prawa wejść do spółki. Czy spółka się zmieniła? Tak, Skarb Państwa ma w niej więcej udziałów niż kiedy wchodzili kontrolerzy. Czy prezes Obajtek się zmienił albo przepisy się zmieniły? Nie, prezes Obajtek się nie zmienił i przepisy dalej mówią, że kontrolerzy NIK-u mogą wejść z kontrolą. Za to tak zwany kontekst się zmienił, kurteczka jest nieświeża. No i teraz inna strona metalu. Orlen jest firmą kontrolowaną przez służby. I teraz wychodzą na światło dzienne różne smaczki i no, zaczynamy poznawać różne nazwiska. Oczywiście Obajtek i ta cała pisowska wierchuszka temu zaprzecza, no, neguje, straszy sądem, no, standardowe pisowskie zagrywki. Ale wyszła na jaw dość ciekawa informacja, ciekawy smaczek. Pani Beata Z., prywatnie dobra znajoma z myślenic Daniela Obajtka, będąc agentką ABW, wymyśliła przekręt na informatora i o tym chcę wam dzisiaj powiedzieć między innymi. Pani Beata zmyśliła lipne śledztwo i zarejestrowała Obajtka jako osobowe źródło informacji, w skrócie OZI, delegatury ABW w Krakowie. Był w nim w latach 2009-2014. Miał on rzekomo być cennym informatorem w sprawach mafii paliwowej. Swoją drogą Obajtek wtedy współpracował ze zorganizowaną grupą przestępczą Macieja C., pseudonim Prezes, od którego wziął m.in. łapówkę za ustalenie przetargu na kanalizację w Pcimiu. Agent dysponuje budżetem operacyjnym na przykład za opłacenie źródeł, a ten jest tym wyższy, im ważniejsze jest śledztwo. Czy pani znajoma Beata dzieliła się z Danielem? No raczej nikt normalny nie udawałby informatora za darmo, a zwłaszcza ktoś z takimi ciągotami do pieniędzy jak złodziej z Pcimia. Jednak pech chciał, że jeden ze współpracowników ABW odkrył, że przekazywane przez panią Beatę informacje są tak naprawdę bezwartościowe. Jej informator, czyli Obajtek, jest prywatnie jej kumplem, a rozliczenia wydatków są, no, co najmniej delikatnie mówiąc, podejrzane. Beata Z., no, wyleciała z ABW, dodatkowo została skazana prawomocnym wyrokiem na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za defraudację pieniędzy. I co teraz? Teraz, moi drodzy, szanowna pani Beata, koleżanka wójta z Pcimia, pracuje w Orlen Ochrona jako kierownik działu bezpieczeństwa infrastruktury i spraw ochronnych. No, powiem wam, no, przypadek niesamowity, musicie przyznać, prawda? Generalnie rzecz biorąc, w związku z tymi wszystkimi informacjami, dziennikarze zadawali szereg pytań prezesowi Obajtkowi. Orlen odpisał, że spółka nie udziela szczegółowych informacji na temat spraw personalnych zgodnie z obowiązującymi standardami. Jak napisali, wszystkie procesy rekrucyjne w grupie Orlen prowadzone są w sposób transparentny, zgodny z uregulowaniami wewnętrznymi i przepisami prawa. Pięknie brzmi, prawda? Spółka Orlen na Twitterze odniosła się także do publikacji prasowych na ten temat.
I w wydanym oświadczeniu napisali, że Daniel Obajtek jest prezes zarządu PKN Orlen i nie był nigdy zarejestrowany jako współpracownik ABW. I możemy dalej przeczytać, jak tu macie na załączonym obrazku, że całkowicie nieuprawnione jest także łączenie osoby pana Daniela Obajtka z panią Beatą Z. Prezes PKN Orlen zapowiedział, że podejmie niezwłocznie kroki prawne mające na celu ochronę jego dobrego imienia. Powiem wam, no mają kurde wyoszczony żarcik, prawda? Byłego prezesa NIK-u oraz teraz szefa tych połączonych komisji. Jakie to ma znaczenie, że szef NIK-u występuje o zapis waszego posiedzenia? Kluczowe, bo oczywistą rzeczą jest, że w trakcie tego posiedzenia zabierali głos ci, którzy są ekspertami. Czyli w oparciu o informacje, które były na posiedzeniu komisji, a były kluczowe, posiedzenie komisji między innymi ujawniło, że prawnik, który reprezentował LOTOS, dzisiaj już wiemy, że reprezentował, pobrał z tego tytułu 20 milionów wynagrodzenia i zaproponował procedurę sprzedaży nie uwzględniającą zapisów wcześniej obowiązującej ustawy. I co się okazało? Że sam tą ustawę zmieniał. Zmieniał, a później z jej zapisów korzystał. Klasyczny konflikt interesów. Dlatego absolutnie uzasadnionym jest, że Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła o zapis posiedzenia pięciu połączonych komisji, bo będzie to stanowić materiał dowodowy dla kontrolerów w trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych. Czyli co oni mogą z tym zrobić? Może jeszcze by zapytać, że nie będzie kontroli. Zgodnie z ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli, kontrole są podejmowane w dwóch procedurach. Kontroli planowej, plan kontroli na przyszły rok został już przyjęty przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, więc tutaj go nie ma, ale prezes Najwyższej Izby Kontroli ma możliwość jednoosobowo podjęcia decyzji o kontrolę doraźną i kiedy pięć połączonych komisji formułowało ten wniosek, a sam go pisałem, napisaliśmy o kontrolę doraźną, w której wyłącznie prezes podejmuje decyzję, czyli może to zrobić sam. I na taką decyzję liczymy z bardzo prostego względu. NIK stoi na straży interesów także gospodarczych państwa polskiego. Gdyby NIK dopatrzył się nieprawidłowości, a właściwie jego kontrolerzy, to co potem z tym? No bo pamiętam, że były zgłaszane wielokrotnie takie uwagi, że NIK może złożyć zawiadomienie do prokuratury, no i właściwie to tyle. O, nie zgadzam się. NIK ma kilka bardzo ważnych uprawnień. Po pierwsze, ma możliwość wglądu do wszystkich, podkreślam, do wszystkich dokumentów, także tych oklauzulowanych. Oczywiście część później będzie mógł zawrzeć w jawnym raporcie, a część będzie mógł zawrzeć w raporcie, który jest oklauzulowany, ale jest też do wglądu na przykład przez parlamentarzystów. Oczywiście z zachowaniem określonych procedur, na przykład w kancelarii tajnej. Dla nas, dla obywateli ważny sygnał. My dostaniemy jawną informację pokontrolną, czyli po pierwsze wiedza. Po drugie, jeżeli dopatrzy się, że ktoś złamał przepisy prawa, nie dopełnił obowiązków, przekroczył uprawnienia, działał na szkodę interesu gospodarczego państwa polskiego czy szkodę spółki. Przypominam, że tam także przedstawiciele Skarbu Państwa w organach nie tylko Orlenu, ale i LOTOS-u podejmowali określone decyzje. To może zgłaszać dwa wnioski. W przypadku urzędników, na przykład ministra aktywów państwowych, zawiadomienie do prokuratury, ale także wniosek o dyscyplinę finansów publicznych. W przypadku innych osób zawiadomienie do prokuratury. Ktoś powie, ale przecież prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie wszcznie postępowania. Ale NIK może się od takiej decyzji prokuratora odwołać do sądu i sąd podejmie decyzję nakładającą obowiązek na prokuraturę wszczęcie postępowania w tej sprawie. Prokuratura nawet gdy ponownie je żyła, to NIK ponownie może się odwołać do sądu. Uwaga, może się odwoływać nieograniczoną ilość razy. Co to w praktyce oznacza? Że sprawa doczeka do czasów, kiedy prokurator generalny nie będzie się nazywał Zbigniew Ziobro i będzie zainteresowany tym, żeby tą sprawę wyjaśnić. Dlatego zawsze mówię, Najwyższa Izba Kontroli rzeczywiście ma narzędzia, które są w stanie skutecznie walczyć z nieprawidłowościami. Pod warunkiem, że Marian Banaś będzie chciał przyciąć tę kontrolę. Tak, to jest decyzja absolutnie w tym momencie wyłącznie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. On tą decyzję musi podjąć. Nie mam żadnej wątpliwości, że jeżeli chce realizować ustawowe obowiązki NIK-u związane właśnie z audytem, oceną, wszędzie tam, gdzie mogło dojść do nieprawidłowości, w tej sprawie jedyną decyzję, jaką może podjąć, to tą kontrolę rozpocząć, nie tylko w samej spółce, ale uwaga,
także w organach administracji rządowej. Na tą transakcję wyrażał zgodę rząd. Trzeba szczegółowo przeanalizować w oparciu o jakie informacje tą decyzję podejmował. Tą decyzję nadzorowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Trzeba sprawdzić, którzy urzędnicy w jakim trybie podejmowali decyzję, aprobowali albo przyjmowali do wiadomości różne informacje na ten temat. I to wszystko ma możliwość sprawdzenia Najwyższa Izba Kontroli. Pod koniec materiału wrzucę Wam takie trzy fragmenty z komisji do spraw Orlenu. Myślę, że są ciekawe, dlatego wrzuciłem je na koniec, są dość długawe, ale jak ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam do obejrzenia, wysłuchania, bo naprawdę są ciekawe. Jeszcze mam takie pytanie do Was, moi drodzy. Powiedzcie mi, ile znacie wypadków, że oficer ABW, który jest przeciwny wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa dla Obajtka, wypada w siedzibie ABW przez okno? No oczywiście przypadkowo wypada przez to okno. Nie wiem, wydaje mi się, że ten kryminalny życiorys Obajtka no, nie kwalifikuje go do dostępu do informacji poufnych. No ale widocznie ktoś go przekonał, no, tego oficera, który no, nie zgadzał się i który przypadkowo wypadł przez okno, no, że ten oficer nie ma racji. A kto go przekonał, to pytanie zostawię otwarte. Tak się zastanawiam, powiem Wam, że często się zastanawiam, co i ile PiS musi jeszcze odjebać, ile afer, żeby te 30% społeczeństwa przejrzało w końcu na oczy, bo ileż to można udawać, że jest się ślepym, że się nie widzi tych przekrętów, te wszystkie skurwysyństwa, które PiS odpierdziela. I zakończę takim krótkim wierszykiem, który bardzo mi się spodobał, wpadł mi w oko i który idealnie pasuje. Posłuchajcie. A gdy skończą się PiSu dni i minie czas ich zabawy, będą do pierdla czwórkami szli, przestępcy i szubrawcy. O zdrowie dziś szczególnie dbam, rodacy moi mili, bo jest bezcenne, jeśli mam tej pięknej dożyć chwili. No przyznacie, że idealnie pasuje i no dodatkowo mnie zmotywowało do tego, żeby dbać o zdrówko i żeby doczekać się tych dni. Mam nadzieję, że się doczekam. Moi kochani, na tym będę kończył. Tak jak mówiłem, wrzucę Wam te trzy materiały z komisji senackiej czy senackiej. Warte są do przesłuchania, a w sucharze dnia, no, niespodzianka, ale myślę, że petarda. Także dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście na następne materiały. I jak zawsze piszcie, co Wy o tym myślicie. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć. Dziękuję, panie przewodniczący. Wbrew temu tonowi, który pan tu próbuje nadać dyskusji, te przepytywania pana prezesa i jego współpracowników, to korzystając z tego, że mamy tu gości i media, chcę powiedzieć, że sprawa nie jest zwykła, to nie jest sprawa rutynowa, to jest sprawa bardzo poważna, o której dzisiaj chcemy na tej komisji porozmawiać. Nie może tak być, że organ konstytucyjny, jakim jest Najwyższa Izba Kontroli, ma w tym kraju blokowane, wiązane ręce i pozwala mu się na takie kontrole, na jakie władza chce pozwolić, a nie na to, co wynika z ustaw, co wynika z konstytucji, co wynika z przepisów. Najwyższa Izba Kontroli od lat kontroluje to, co uważa za stosowne i wszystkie organy państwa są zobowiązane do tego, żeby pomagać w tych kontrolach, współuczestniczyć w tych kontrolach, ponieważ to jest ostatnia deska ratunku dla wolności, dla demokracji, dla praworządności, no bo kto do, nie chcę tu użyć wulgarnych słów, kto ma prawo kontrolować rząd. Sejm został z tego wyłączony.
jest Najwyższa Izba Kontroli i to Najwyższa Izba Kontroli jest od tego, żeby kontrolować to, co robią wasi ministrowie, wasi sekretarze stanu, wasi prezesi, wasi nominanci, wasi różni ludzie, którzy rozplenili się po tym kraju. I tak się to stało, że mówimy o Orlenie, największej firmie polskiej i mającą niezwykły wpływ na to, co się dzieje w kraju, która jest pupilkiem obecnej władzy, na czele z prezesem Obajtkiem, który jest pupilkiem pana premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego. I otóż słyszymy, że pan prezes Obajtek jest jakby poza prawem, tak? Nie podobają mu się kontrole czy tematy kontroli, o które chce się dowiedzieć NIK. Nie podoba mu się to, że NIK chce zerknąć na kontrakty, które zawiera, na wydatki promocyjne, na te wszystkie rzeczy, o których codziennie donoszą media, za które powinniście się wstydzić, a które najnormalniej w świecie próbujecie zamieść pod dywan. No okazuje się, że są święte krowy w tym kraju i są święte krowy na tyle wpływowe, że nie wolno ich dzisiaj zapytać o wydatkowanie publicznych pieniędzy. Jest to, tak pani przewodnicząca, dobrego pani użyła słowa, jest to żenujące, co się dzieje. Białoruś dzisiaj jest na ustach też wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości jako przykład niedemokratycznego państwa. Myślę, że Białoruś 10 lat temu była mniej więcej w tym miejscu, co dzisiaj jest Polska. Krok po kroku, rok po roku, tydzień po tygodniu demolujecie państwo i mając na ustach piękne słowa o wolności, o demokracji. Kiedyś Stalin był tym, który najbardziej miłował pokój i wywołał najwięcej wojen. To wy dzisiaj właśnie taką macie retorykę. Dzisiaj mówicie o wyborach, powszechności wyborów, równości wyborów, a jednocześnie robicie wszystko, aby te wybory rozstrzygnęły się już znacznie wcześniej przed aktem wyborczym, bo to, co tu się dzieje, właśnie niedopuszczanie kontrolerów NIK do kontrolowania wydatków państwa polskiego, wydatków publicznych, wydatków czołowej spółki skarbu należącej do Skarbu Państwa i będącą pod kontrolą Skarbu Państwa, to jest po prostu rozstrzyganie już tych wyborów znacznie przed wyborami, ponieważ znaczna część opinii albo w ogóle opinia publiczna nie dowie się, jeżeli coś tam jest, a można zakładać, że jest. Skoro nie chcecie pokazać papierów, to my dzisiaj mamy pewność, że tam coś takiego jest, co się po prostu boicie pokazać i prezes Obajtek z wami chce to po prostu schować, zamieść pod dywan i po prostu najnormalniej w świecie ukryć. Bardzo by mnie interesowała jeszcze retoryka Orlenu, tak? Dlaczego to Orlen, chociażby tak mówił pan prezes, kilka lat temu sam zapraszał do kontroli i wpuszczał kontrolerów i chciał być kontrolowany, a dzisiaj tych kontrolerów nie wpuszcza. Plus to, co już tu mówimy na tych komisjach od miesięcy, że rozpoczął się proces nękania pracowników NIK. Nękacie ich wynagrodzeniami, a raczej nie dawania im wynagrodzeń i nękacie ich tym, że ci odważni, którzy w imieniu państwa polskiego, w imieniu czytając konstytucję, działając w imieniu państwa, chcą dokonać kontroli, to wy ich po prostu ministrem Ziobro i do prokuratury. Chcecie ich po prostu zniechęcić do tego, żeby im się nie chciało chcieć. No nie o to chodziło w 89 roku, gdy Polska miała ambicje wstąpić do rodziny państw demokratycznych i praworządnych. Nie o to chodziło w 2004 roku, gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. I myślę, że w znacznej części społeczeństwa nie o to chodzi dzisiaj, żebyśmy się stali państwem bezprawia, Białorusią BIS, dryfującą w kierunku państw wschodnich i stosującą standardy właśnie państw wschodnich, a na pewno nie europejskich. Więc bardzo by mnie interesowała, co Orlen ma do powiedzenia. Jest tu wiceprezes spółki. Chętnie posłuchamy, ale tak na koniec tej wypowiedzi może jeszcze jakaś będzie. Po raz kolejny apeluję do komisji, parlamentarzystów i do Wysokiego Sejmu. To my jesteśmy możemy być ostatnim bastionem, gdzie powstrzymamy to szaleństwo. Powinniśmy być właśnie tym bastionem, który szczerze praworządności, którzy szczerze interesów państwa polskiego, którzy szczerze konstytucji i który ma
zapisane to państwo w Konstytucji Najwyższą Izbę Kontroli jako organ ostatecznej, najwyższej kontroli organów państwa, abyśmy zaprzestali, powstrzymali to szaleństwo, zatrzymali ten chocholi taniec i zatrzymali proces demontażu państwa. Apelujemy do pana przewodniczącego wielokrotnie, ale apeluję z tego miejsca do parlamentarzystów i do Wysokiej Izby, no miejmy tą chwilę refleksji, ponieważ to, co dzisiaj tu się dzieje, chociażby widząc z tego z przygotowania pana przewodniczącego i zadania tych pierwszych pytań, że zmierza to w złym kierunku. Wy oczywiście macie dzisiaj siłę w parlamencie unieważnienia czegokolwiek, nawet mądrych rzeczy. Wy możecie dzisiaj powiedzieć siłą ustawy, że świeci słońce, chociaż nie świeci. Macie prokuraturę i ministra Ziobro, który może wstrzymywać i wstrzymuje postępowania, gdy mu to wygodne, bądź może je nakazywać, gdy wam to jest wygodne. No nie tędy droga. Fajnie to wygląda. Być może przez chwilę wam się wydaje, mówię do posłów Prawa i Sprawiedliwości, jak rządzicie i że to taka zabawa. Natomiast bawimy się 38-milionowym narodem. Bawimy się naszym bezpieczeństwem. Bezpieczeństwem fizycznym, tak, bo działamy w ramach, gdzie wojna jest poza, blisko granic naszego kraju i gracie losem ojczyzny, gracie losem Polaków. Zastanówcie się, zatrzymajcie, jak potrzeba, zróbmy przerwę, bo możemy z tej komisji wyjść wzmocnieni i usankcjonowania, choć sankcjonując sytuację, że jest NIK, jest konstytucja i ma prawo działać, a możemy się tu udawać, że nic się nie dzieje i wczytywać się w pismo pani marszałek, niech sądy rozstrzygną. Ile będą to rozstrzygać? 5, 6, 10 lat? O to nam tu dzisiaj chodzi? Przecież to nie, wiadomo, że to będzie to festiwal niekończących się procesów przepychanek prawnych. A na koniec mamy interes państwa polskiego i Orlen dzisiaj pełni kluczową rolę w tym bezpieczeństwie państwa i naszym interesem jest skierować tam kontrolerów NIK, a waszym interesem Prawa i Sprawiedliwości jest to, żebyście mieli przekonanie, że w Orlenie jest wszystko okej, tak, bo o to chodzi, wszystko jest w porządku, wszystkie decyzje zostały wydane tak, jak należy i wszystkie pieniądze zostały rozliczone tak, jak należy. Jeżeli nie wpuszczacie tam tych kontrolerów, to po prostu wiecie, że jest inaczej, boicie się tego, żeby opinia publiczna tego nie zobaczyła, bo mamy rok wyborczy i chcecie po prostu zrobić kolejny jakiś festiwal kłamstw, odczarowań i tak dalej i próbować wygrać wybory siłą nie retoryki, nie programów, nie walki na argumenty, tylko propagandy, manipulacji, zakłamywania, używania prokuratury tam, gdzie trzeba i używania większości sejmowej tam, gdzie wam to jest wygodne. Dziękuję. Pani poseł Pomaska. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja w pierwszej kolejności chciałabym się odnieść do słów pana mecenasa, który mówił o tym, że jest wiele tajemnic, których nie można ujawniać i w zasadzie chciałam się zapytać pana mecenasa, czy to przypadkiem nie jest kpina z samego prezesa Obajtka. Przypomnę, że pan prezes Obajtek, który stoi na czele strategicznej spółki Skarbu Państwa, nie przeszedł weryfikacji służb i nie ma dostępu do tajemnic państwowych, więc państwo z jednej strony przed kontrolerami NIK-u i nami wszystkimi strzeżecie tych tajemnic, a z drugiej strony waszym mocodawcą jest gość, który nie chce przejść weryfikacji. No to państwo stanęło na głowie i ja nie wiem, czy to jest kpina, czy pan po prostu teraz nie czuje jakiegoś zażenowania tym, co pan powiedział, bo jedyne, co może to tłumaczyć, to zarobki prawników w Orlenie. Przypomnę, że sama kancelaria SMM Legal według danych, które zostały przekazane przez media, to 97 milionów złotych i nie ukrywam, że tylko kasą można uzasadnić tego typu kuriozalne tłumaczenia, niewpuszczenia do siedziby Orlenu NIK. I z drugiej strony państwo się śmieją jednocześnie w twarz nadzorcy, ustawowemu nadzorcy, czyli panu premierowi Sasinowi, który zwrócił się do prezesów spółek o weryfikację tych prezesów przez służby, o przejście tej weryfikacji, żeby uzyskać dostęp do tajemnic państwowych i prezes Obajtek mimo tego wezwania tego nie zrobił, więc sprawa naprawdę śmierdzi i no, gratuluję tych kwot, które państwo za uzasadnienie tych bzdur
przyjmują. Po drugie, no też warto przypomnieć, co ma być istotą kontroli albo o czym my mówimy. Saudi Aramco ma otrzymać 30% udziałów w Lotosie za 1,2 miliarda złotych. Eksperci szacują, że nawet kilkukrotnie ta wartość Lotosu została zaniżona. Możemy mówić o stracie Skarbu Państwa w wysokości 7 miliardów złotych. O takich kwotach mówimy i dlatego NIK ma wejść z kontrolą do Orlenu, żeby sprawdzić po pierwsze, ile faktycznie wart jest Lotos w momencie sprzedaży i czy ktoś z zarządzających, członków Rady Nadzorczej, ale także pełnomocników, panów mecenasów, nie dopuścił się przestępstwa. O tym mówimy. 7 miliardów złotych to nie są prywatne pieniądze pana prezesa Obajtka, pana premiera Sasina. To są w dużej mierze publiczne pieniądze. Skarb Państwa ma w Orlenie ponad 50%. To są pieniądze nas wszystkich. Jak wy możecie nie wpuszczać NIK-u? To jest absolutny skandal. Sprawa ma oczywiście wiele wątków. Drugi wątek, i wrócę tutaj do panów mecenasów, to jest kwestia podwójnej roli, w której występują konkretne osoby, pełnomocnicy Orlenu. Pan mecenas Mataczyński, Kwaśnicki, Szumański, to w ich między innymi sprawie trafiło nasze zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z jednej strony ci mecenasi pracują na rzecz Orlenu, sam pan Mataczyński wypłacił sobie 20 milionów zysku, a z drugiej strony przyznał się, że pracował nad ustawą, która dotyczyła spółki, dla której on pracuje. I druga ustawa, ustawa Bezkarność Plus, przypomnę, i państwo, polecam uwadze oświadczenie Orlenu w tej sprawie, może państwo będą chcieli to wyjaśnić. Państwo mówią, że ustawa Bezkarność Plus, sami się do tego przyznali, nie zmniejsza odpowiedzialności za podejmowane decyzje w spółkach, to przypomnę, nie dotyczy tylko spółki Orlen, a jedynie tę odpowiedzialność uelastycznia. Czym jest uelastycznienie? Uelastycznienie to jest zmniejszenie odpowiedzialności, bo państwo chcą mieć krycie podejmowanych przez siebie decyzji. Państwo mogą zlecić jakąś opinię na przykład prawnikom, którym zapłacą 20 milionów złotych, po to, żeby absurdalne decyzje ze szkodą dla spółki Skarbu Państwa móc podjąć. No to przecież się w głowie nie mieści i to też jest kwestia, którą powinien oczywiście zbadać NIK, ale tym powinni też być zainteresowani posłowie. Przypomnę jeszcze, bo mówimy dzisiaj, jesteśmy tutaj jako posłowie, którzy powinni kontrolować też to, co robi rząd, co robią spółki Skarbu Państwa. Przypomnę, że Koalicja Obywatelska złożyła poprawkę do tak zwanej ustawy o obronie ojczyzny, która wobec tych wątpliwości, które się pojawiają, bardzo poważnych wątpliwości, już od kilku czy kilkunastu miesięcy my posłowie z Pomorza śledzimy tę sprawę, odkąd PiS dorwał się do władzy i postanowił oddać Lotos, zgłosiliśmy poprawkę, która miała wstrzymać sprzedaż Lotosu. I państwo posłowie z Prawa i Sprawiedliwości tej poprawki nie poparli. My nie mówiliśmy nie róbmy tego, mówiliśmy są wątpliwości, wstrzymajmy tę transakcję. I wy wobec tych wątpliwości, które słyszycie, mówicie, jedziemy dalej. Pani poseł, sekundę, jak ta poprawka brzmiała? Tak mniej więcej. To jest poprawka, która wstrzymywała sprzedaż części Lotosu. Jaka była podstawa prawna tej poprawki? Znaczy, to była poprawka do ustawy obrony ojczyzny. No, jaka była podstawa? Taka, że dzisiaj każdy, kto... Dzisiaj każdy, kto słucha, każdy, kto dzisiaj słucha posiedzenia tej komisji i słucha wątpliwości, także kontrolerów NIK-u, nie ma wątpliwości co do podstaw. Nie ma żadnych wątpliwości. I na koniec, chciałam państwa poinformować, że w Sejmie wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw wyjaśnienia okoliczności i skutków sprzedaży aktywów i majątku grupy Lotos S.A. I zdając sobie też sprawę, jak trudne warunki są na posiedzeniu tej komisji, to, że pan przewodniczący komentuje
każde słowo chcę Państwa zapewnić, że ten zespół, który powołaliśmy jako Klub Koalicji Obywatelskiej, będzie miejscem takiej realnej dyskusji, merytorycznej dyskusji. I chciałam na koniec też złożyć zaproszenie do Pana Prezesa Mariana Banasia na nasz zespół, żeby w takiej spokojnej atmosferze, bez przerywania porozmawiać, co dalej, jak sprawić, żeby mocodawcy w Orlenie nie byli bezkarni. Dziękuję bardzo. Panie pośle, widzę. Pani poseł Niedziela. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja nie jestem członkiem tej komisji, ale przysłuchując się od początku tej dyskusji, jawi nam się taki to obraz państwa księstw, które stworzył PiS. I każde księstwo ma swojego księcia, który ma swoje prawa. Wydaje się być najsilniejszym księciem książę Orlenu, czyli pan Obajtek, ponieważ nikt wcześniej nie odważył się nie wpuścić kontrolerów NIK-u. Tak się zastanawiam, proszę państwa, może wszyscy się nad tym zastanowicie, jaka sytuacja by się pojawiła, gdyby pod drzwiami pana Obajtka stał pan Lech Kaczyński, który był prezesem NIK-u. Czy wyobrażacie sobie państwo, jak wszyscy byśmy się czuli? A w tej chwili pan prezes Banaś stoi pod drzwiami pana prezesa Obajtka, gdzie w obajtkowie.pl robi się wszystko, żeby nie wpuścić kontrolerów NIK-u. Ja chcę państwu powiedzieć, że w swojej komisji rolnictwa wielokrotnie dziękowałam każdemu kontrolerowi NIK-u, który przyszedł z informacją, z pełnym raportem dotyczącym wielu aspektów. Jednym z ostatnich był raport dotyczący spółki Skarbu Państwa, a mianowicie grupy Azoty S.A. Nie wiem, czym się różni tak bardzo grupa Azoty, która pomogła nam wyciągnąć wnioski, co zrobić, żeby obniżyć ceny między innymi nawozów dla rolników. Więc zamiast podziękować i wpuścić kontrolerów, którzy może znaleźliby miejsca krytyczne, które powodują, że wszyscy na stacjach benzynowych, a właśnie zobaczyłam na Twitterze, słuchajcie państwo, 10,60 paliwo, ropa, 10,60 i to może warto by było sprawdzić, czy czasem ci suto opłacani prawnicy i wiele ludzi, którzy tam pracują, nie działają na rzecz właśnie tej spółki Skarbu Państwa, a nie pilnują interesów Polaków. Na tej sali dziś dowiedzieliśmy się, że słynne powiedzenie pana prezesa Kaczyńskiego o imposybilizmie właśnie się urzeczywistniło. To państwo PiS okazało swój imposybilizm, a w zasadzie można by to było przekształcić na impisybilizm. Najwyższa Izba Kontroli, która ma służyć temu, żebyśmy wszyscy w tej Izbie między innymi, przypominam, jesteśmy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Są tutaj posłowie, którzy uzyskali od swoich wyborców mandat i których chcą się dowiedzieć, co w ich imieniu wyborcy chcą się dowiedzieć, co dzieje się w spółce Skarbu Państwa, a prawnicy i wiceprezes. Ja się zastanawiam, jak się pan czuje, panie wiceprezesie? Przecież pan był posłem. Jakby pan siedział po tej stronie i chciał się dowiedzieć czegokolwiek, a inny prawnik by panu powiedział, ale pan sobie może ten mandat schować, bo ja powiem, że nie wolno panu się dowiedzieć, co się dzieje w mojej spółce. Jakby pan się czuł jako poseł, mając mandat posła? Ale myślę, że wynagrodziło to panu funkcja, którą pan dostał od partii, za którą pan zresztą zapłacił 35 tysięcy wpłatą na PiS. Proszę panią, proszę nie obrażać gości. To, co pani powiedziała, jest pomówieniem. To są fakty. To jest fakt. No chyba, że pan się wstydzi, że pan wpłacił. Ale ja myślę, że nie wstydzi się pan, bo przecież chyba nie jest wstydem popieranie partii rządzącej. Ja cytuję artykuł. No wie pan co? Jeszcze raz.
Tak. A czy wie pan, zazwyczaj, ale bardzo proszę o uciszenie głosu, ja sobie poradzę. Zazwyczaj posłowie myślą, co mówią, chyba że ma pan inne doświadczenia. Czy jak można nazwać sytuację, w której kontrolerzy NIK-u są zgłaszani do prokuratury? Czy nie jest to efekt mrożący? Bo jest to dla mnie wyjątkowy efekt mrożący dla ludzi, którzy pracują w tej instytucji. Już któryś z posłów powiedział, 20 lat, 30 niektórzy pracują. Przecież spotykamy tych ludzi na salach sejmowych na każdym posiedzeniu, kiedy przychodzą na nasze komisje i mówią nam o tym, co się dzieje w danej dziedzinie życia. Dlaczego tylko jedna spółka obajtkowo.pl, bo ja już nawet nie mówię Orlen, mówi nie, nie wolno wejść. I co takiego stało się, że w 2011-2017 można było przeprowadzać kontrolę, w 2012-2018 można było przeprowadzać kontrolę. Co takiego wydarzyło się, że w tej chwili są takie ważne podstawy prawne, dla których nie ma prawa wejść tam kontrolę NIK-u? Co takiego się wydarzyło? Bo ja nie pamiętam, żeby w tej Izbie wydarzyło się coś, co uniemożliwiłoby kontrolę, czy dałoby prawo Orlenowi powiedzieć nie, kontrolę w NIK-u nie można wejść. Więc ja bardzo proszę, panie przewodniczący, ja nie jestem członkiem tej komisji, ale proszę, ale mam takie samo prawo, proszę sobie przeczytać regulamin Sejmu, mam takie samo prawo wypowiadania się na tej komisji, nie mogę tylko głosować. Więc dziękuję, że mi pan udzielił głosu. Ale też proszę, żeby ta komisja kontroli państwowej rzeczywiście była komisją, która przeprowadza kontrolę. A tak notabene, ja się nie dziwię, że pani marszałek Witek napisała takie pismo, bo przecież pani marszałek Witek odmówiła udziału czy wypowiadania się, wysłuchania, zadania pytań kontrolerom NIK-u w sprawie polskich szwalni. Więc bardzo proszę, żeby komisja wróciła do swojej zasady kontroli państwowej. A kontrolą państwową, organem kontroli państwowej jest właśnie NIK. I właśnie dla takich spółek jak Orlen. Dziękuję. Pan poseł Śniadek. Szanowni panowie, pokażmy teraz, wstańmy, jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. A wy? Brawo! Brawo, minister Czarnek! Brawo, minister Czarnek! Wstajemy! Brawo! Nigdy nie dojdziecie do władzy! Krzyczcie sobie! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się mi teraz śmiejesz? Śmiej się! Brawo! Brawo, minister Czarnek!